dzisiejszym odcinku przetestujemy najbardziej hejtowaną postać w Garden Warfare 2, czyli Electro Seedron. Czy jest hejtowana zasłużenie? Oglądaj do końca i zostaw łapę. Cześć siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Garden Warfare 2. Kiedy nie działają serwery, postanowiłem sprawdzić wszystkie. Jak nie widzieliście, to zapraszam na TikToka i znalazłem. Gram teraz na Ameryce Północnej, Wschodniej. I w tym odcinku sprawdzimy, czy naprawdę Electro Seedron jest najgorszą postacią w grze, czy najlepszą. Wiele osób oceniało ją jako najgorszą postać w grze, niektórzy jako najlepszą postać w grze i można tą postać nazwać dylematem całego fanbase'u. 75, cholera. Nieźle. Mieszane uczucie mam do tego Seedrona, ale dobra. Wbijam im tutaj na chatę. O kurde. Okej. Ale z ciebie ba... Zabity Super Brain. Drugi raz go zabiłem. Dobry, z bliska jest ten Seedron. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ponieważ nie za bardzo mam czas ostatnio na nagrywanie, szczególnie na montowanie. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale zagapił się. Jeszcze taka mała reklamka, jeśli chcecie znaleźć się razem z nimi na odcinku. Kurde, wycięcia jest. Easy win. Będąc szczerym, patrząc na rankingi niektórych osób, myślałem, że to naprawdę będzie najgorsza postać w grze, bo ludzie potrafią dać Rockpi wyżej niż tego Electro Seedrona, ale przekonałem się na własne oczy i ta postać wcale nie jest taka zła. Ja bym dał jej po prostu 5 na 10, a ja wam dziękuję za oglądanie. Wbijcie na Discorda, TikToka i zostawcie łapę w górę.